Moim zdaniem bohaterem aukcji sztuki dawnej był niewątpliwie Jacek Malczewski, raczej jego dzieła, ponieważ obraz Jacka Malczewskiego, Rycerz i Faun, osiągnął bardzo wysoką cenę, 1 260 000. Ale drugim bohaterem aukcji była para laurek namalowanych przez Jacka Malczewskiego, która z 6 tysięcy wspięła się aż na 66 tysięcy. Dziękujemy bardzo naszym wszystkim klientom, którzy bardzo, bardzo tłumnie zgłosili chęć licytowania na tej aukcji. Wiemy, że to jest grudzień, że to jest czas świąteczny, gdzie święta zajmują bardzo dużo czasu naszym klientom i każdemu. Mimo to bardzo doceniamy, że nasi klienci i ci, którzy nas znają, i ci, którzy dopiero po raz pierwszy do nas trafili, zdecydowali się poświęcić chwilę czasu, żeby na naszej aukcji uczestniczyć. W ostatnim roku każda jedna aukcja to jest sukces. Bardzo chętnie kupowane są obrazy z różnych półek cenowych. Zdecydowanie widać, że społeczeństwo ma gotowość już na to, żeby wydawać pieniądze na sztukę, żeby lokować pieniądze w sztuce. Jeżeli chodzi o sztukę współczesną, mieliśmy wspaniały rarytas, był to pejzaż Jerzego Nowosielskiego. Jeden z niewielu obrazów polskich wystawianych na słynnej wystawie 15 polskich malarzy w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku. Jeszcze bardziej nam było miło, że został doceniony, ponieważ osiągnął kwotę 250 tysięcy na aukcji. Okazje na spełnienie marzeń nie czekają, więc myślę, że tutaj klient, który nabył ten obraz, na pewno swoje marzenie też spełnił. Zachęcamy do śledzenia naszych stron internetowych, do wysłuchiwania naszych podcastów i w ogóle do odwiedzania naszej nowej siedziby na ulicy Wilczej w Warszawie. Dziękuję bardzo. I 1 260 000. Uwaga, po raz pierwszy, drugi po raz, uwaga, trzeci. Dla panów z numerem.